Bardzo intensywnie minął sierpień siatkarkom Jokera Mekro Energo Remont Świecie, które po krótkiej wakacyjnej przerwie wznowiły treningi i były na obozie szkoleniowym, a teraz już mocno przygotowują się do zbliżającego się sezonu. Właśnie w ramach tych przygotowań rozegrano mecz z drużyną Kulmenu Chełmno. Jokerki bardzo pewnie pokonały sąsiadki z Zawisły w 4 rozgrywanych setach. Było to też bardziej spotkanie treningowe niż sparring, bo jak wiadomo, Kulmen to jednak rywal z nieco niższej sportowej półki i wynik spotkania nie mógł być inny. A zakończone właśnie wakacje to też sezon piłki plażowej, który w wydaniu Jokera wypadł naprawdę bardzo dobrze. Agata Trybuła, wychowanka naszego klubu, pokazała swoje możliwości m.in. w plaży Open, Mistrzostwach Polski czy olsztyńskim Grand Szlemie. Dobra forma, a przede wszystkim Mistrzostwo Polski Juniorek w siatkówce plażowej cieszą i przez długie lata będą jeszcze cieszyć trenerów Jokera. No myślę, że do końca trwania klubu oby trwał jak najdłużej, ale taki sukces to bez echa tutaj nie przechodzi. Mistrzostwo Polski Juniorek w siatkówkę plażową, co prawda, ale w siatkówkę to jest bardzo duży sukces. Jesteśmy bardzo dumni z Agaty. Gratulacje dla trenera Darka Trybuły przy okazji. No i oby tak dalej. No, Agata w Łodzi jeszcze przez rok, no bo szkołę mistrzostwa sportowego będzie kończyć. No i pewnie po cichu liczycie, że wróci do Świecia. Tak, Agata jest naszą wychowanką, jak już wspomniałem. Rocznik 97. Zaczynała no już dobrych kilka lat temu, ale jako młoda zawodniczka grała już w kadetkach i w juniorkach nawet. Pamiętam taki turniej, chwaliła ją miejscowa prasa właśnie jako taką młodą zawodniczkę grającą w juniorkach pod Krakowem w turnieju Mistrzostw Polski. No tak, kończy w przyszłym roku, oby jeszcze tutaj jakichś sukcesów w tej plażówce doszło. Życzymy jej tego bardzo, a później no ja sobie życzę jako jej pierwszy trener tego, żeby trafiła do pierwszego zespołu. Sama Agata przyznaje, że szkoła mistrzostwa sportowego to spore wyrzeczenia i naprawdę ciężka praca. Znaczy tak, zgadza się. Przez całe wakacje mamy ciężkie treningi. Między turniejami odbywają się one w szkole Mistrzostwa Sportowego w Łodzi z trenerem Rafałem Reszternelem. I tak właśnie wygląda nasze przygotowanie, że trenujemy sobie między turniejami. No i w sumie na weekend zaczyna się zjeżdżanie do placówek, w których będą odbywały się te turnieje. No i turnieje.